Wyciekły zdjęcia The Sims 5 i niestety jest źle. Cześć, moi kochani, witam Was serdecznie. Jeżeli oglądaliście moje ostatnie filmy, to wiecie, że jakiś czas temu zaczęło się playtestowanie Simsów 5 oraz dodatkowo, niestety, bardzo The Sims 5 zostało zhakowane przez hakerów. Co doprowadziło do tego, że w internecie pojawiły się zdjęcia z tego, jak gra wygląda na ten moment, i możemy dowiedzieć się naprawdę wielu rzeczy i zobaczyć naprawdę ciekawe rzeczy. Rzeczy, zatem dzisiaj na nie spojrzymy. Na Decims Sims Community, jak widzicie, pojawił się właśnie artykuł, który mówi o tym, że wyciekły owe zdjęcia. Oczywiście wspomniane jest ja też muszę tutaj wspomnieć, że Decims 5, czy Project Renee, jest to gra, która jest w bardzo wczesnym etapie rozwoju. Premiera tej gry przyjdzie do nas za tak naprawdę dopiero kilka lat, więc tak naprawdę wszystko, co teraz widzimy, może się jeszcze zmienić i najprawdopodobniej zmieni się, bo zobaczcie, jak wyglądały Simsy 4 właśnie we wczesnej fazie produkcji. To nie było nic niesamowitego, więc najprawdopodobniej Simsy 5 będą wyglądały też zupełnie inaczej. Natomiast z tych zdjęć też będziemy już mogli pewne rzeczy wyczytać. Niestety, owe zdjęcia nie są najlepszej jakości, ponieważ są one najprawdopodobniej zrobione telefonem. Jest to zrobione po prostu zdjęcie ekranu, ale już możemy zauważyć tutaj pewne rzeczy. Na pierwszym zdjęciu, które widzicie, mamy przedstawiony, można powiedzieć, taki salon, a raczej nawet jakieś mieszkanie, w którym mamy kilka pokojów. Tutaj po prawej stronie, jak widzicie, mamy salon, w którym mamy różne pierdółki, na przykład telewizor, e, Jakaś kanapa, najprawdopodobniej tu się gdzieś znajduje, jakiś dwanik. Tutaj mamy jakąś łażenkę, a następnie tutaj mamy kolejny pokój, który wygląda jakby miał być sypialnią. I ogólnie wygląda to całkiem dobrze, ale według mnie wygląda to strasznie tak, jakkolwiek to brzmi. Telefonowo, w sensie ta grafika jest taka bardzo telefoniczna, ale ona najprawdopodobniej właśnie będzie miała największą zmianę, można tak naprawdę powiedzieć, jeżeli o to chodzi, bo grafika, no zresztą widzieliście na poprzednim screenie z Simsów 4, jak to wyglądało, więc to też się zmieni. Ogólnie obiekty, według mnie są bardzo ładne, wygląda to nowocześnie, no, chociaż też mi się wydaje, że wygląda to bardzo podobnie do Simsów 4, mam wrażenie, więc nie sądzę, że styl Simsów jakoś mocno się zmieni, tak na przykład jak było to w przypadku przejścia z trójki do czwórki, no nie, to raczej będzie. Ten styl utrzymany, bo nie sądzę, że po prostu tak daleko poszliśmy do przodu, jeżeli chodzi o rozwój technologii, jak w przypadku trójki, a czwórki. Kolejne zdjęcie przedstawia nam interfejs trybu kupowania w tym przypadku. I widać tutaj, że obiekty są naprawdę bardzo fajne, nowoczesne, ale mi osobiście najbardziej podoba się tutaj ten interfejs, który jest bardzo taki przejrzysty i bardzo prosty. Wydaje mi się, że to. Tak naprawdę takie chodzenie, jakby wiecie, parcie w stronę prostoty jest naprawdę super i mi się to podoba. Jak widzicie, mamy też możliwość szukania. Mamy też możliwość szukania chyba w internecie, tak to wygląda, więc najprawdopodobniej to będzie związane z tą taką przyszłą simsowo pięciową galerią, która ma się pojawić, ale o tym zaraz, bo o tym jeszcze jest kilka nowych ciekawych informacji. Kolejne zdjęcie przedstawia nam tak zwaną zakładkę Odkryj, odkrywanie. I jest to związane, jak widzicie, z tą tutaj z tym internetem i szukaniem, co może nas prowadzić do takich myśli, że najprawdopodobniej, bo jak wiecie, są tutaj w ogóle obiekty trending, które sobie trendingują, czyli są jakby często pobierane albo coś w tym stylu i ostatnio wstawione. Więc wychodzi, słuchajcie, na to, że być może w Simsach 5 będziemy mogli tworzyć własne obiekty, łączyć różne rzeczy i wstawiać je do galerii, więc wow, czy to znaczy, że będziemy mogli tworzyć jakby własne mody na podstawie obiektów w grze? To jest mega ciekawe i no mnie ekscytuje, powiem wam zupełnie szczerze, bo to jest jakaś taka nowa mechanika, prawda? Także gdybyśmy mogli na naprawdę tworzyć jakby, wiecie, obiekty i nie tylko wstać na przykład domy czy simów do galerii, a nawet różne obiekty, które byśmy mogli pobierać, to by była naprawdę duża możliwość na to, żeby gra wyglądała zupełnie inaczej u każdego poprzez te obiekty, co jest mega ciekawe i mnie to mega jara. Następne zdjęcie przedstawia nam kolejne pomieszczenie w właśnie tym domu, tudzież w apartamencie, o czym za chwilę sobie porozmawiamy, ponieważ, jak widzicie, mamy tutaj kuchnię, zaznaczoną jakąś część, czy to dywanu, czy to podłogi, bardzo możliwe, jakiś stół z krzesłem i tutaj jakiś taki pokój chyba, salon i sypialnie totalnie zagracony, mi się podoba, wydaje mi się, że w ogóle tutaj będzie jakaś totalna rezygnacja z kratek i będziemy mogli sobie wszystko stawiać jak chcemy natomiast ta kuchnia, nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że właśnie w tej grafice wygląda tak bardzo podobnie do Simsów 2 i mnie to na przykład mojego mocno jara, jakoś te cienie, to wszystko wygląda tak dwójkowo i taki powrót do przeszłości mi się podoba nawet graficznie jeżeli by to zostało w takiej grafice, to jest takie to bardzo mobilne, telefonowe, ale mimo tego i tak wygląda to dobrze, więc nie jest źle. Następnie mamy inny look na to mieszkanie, gdzie była kuchnia wcześniej. Tutaj wydaje mi się, że to jest to łóżko, które było tutaj. Tutaj mamy ten salon. I jak widzicie, są tutaj poukładane na przykład jakieś koce na rogi naszych kanap, więc mi się wydaje, że to wszystko, nawet jakieś talerze i różne pierdółki, różne mamy tutaj, jak widzicie, roślinki. Więc mi się wydaje, że jeżeli to się wszystko potwierdzi, że to wszystko będzie właśnie takie możliwe do zmiany i wszystko będziemy mogli tworzyć i, i dawać te obiekty, no to... Powiem wam zupełnie szczerze, czego jeszcze w Simsach wcześniej nie było, więc mnie to po prostu mega mocno jara, że tak to będzie wyglądało, że będziemy mogli tak dużo rzeczy sobie customizować. A ten obraz to w ogóle bardzo jest podobny do tego Simsów 4, więc nie wiem co on tutaj robi, ale być może stworzył go jakiś gracz, kto wie. Wychodzi na to, że będziemy mieli w Simsach 5 coś w stylu warsztatu, w którym właśnie będziemy mogli tworzyć różne obiekty. I również e, dzięki temu wyciekowi pokazane zostały zdjęcia tutorialu, jak z tego właśnie warsztatu korzystać. I mamy tutaj napisane, witamy projektantów w Nen. Dostosuj swoje mieszkanie za pomocą ścian i mebli. Znajdź meble stworzone przez graczy za pomocą przycisku odkryj albo odkrywanie, a meble stworzone przez Maxis za pomocą przycisku kup. Także jak widzicie zostało tutaj potwierdzone, że będziemy mogli tworzyć swoje meble. Zostało również potwierdzone, że będziemy mieć apartamenty, które tutaj widzimy, że to jest jakiś taki blok otwarty, coś w tym stylu. I tutaj mamy jak widzicie przycisk odkrywanie i przycisk kup. Zdjęcie z naszego samouczka to przycisk pomocy. Jeżeli nie masz pewności co robi dany przycisk, użyj przycisku znak zapytania, aby wyświetlić pomoc. Wskazówki. I jak widzicie, tutaj mamy kilka opcji pokazanych, w szczególności tutaj po lewej. Chcę się im przyjrzeć. Mamy tutaj jakieś kratki, chyba włączenie, wyłączenie kratek. Tutaj mamy umieszczanie, przemieszczanie rzeczy, jakby lewo-prawo, tak mi się wydaje. Tutaj w po prostu 360 stopni. Tutaj nie mam pojęcia, co to znaczy, i tutaj też nie mam pojęcia, co to znaczy. Także tych opcji budowania i kupowania jest ewidentnie w Simsach 5 więcej niż mamy w 4. Kolejne okienko to podziel się swoimi działaniami. Podziel się swoimi dziełami, aby zainspirować innych graczy. Wybierz wszystkie meble, które chcesz udostępnić za pomocą narzędzia multi-select. Po lewej stronie ekranu najprawdopodobniej to jest to, więc będzie mógł udostępniać też jakby sety właśnie jakichś mebli, które będzie mógł sobie ktoś pobrać i wstawić na przykład do swojego salonu. co też jest fajne. A następnie użyj przycisku prześlij na dole ekranu. Kolejne zdjęcie to projektowanie mebli. Każdy mebel od teraz można dostosować. Skorzystaj z warsztatu, aby zmienić rozmiar, kolory, części, materiały i wzory. Następnie umieć dodatkowe akcenty, aby dany mebel był bardziej wyjątkowy. Zobaczcie, ile to nam pokazuje. Pokazuje nam tak naprawdę to to, że w Simsach będziemy mogli dosłownie robić wszystko z meblami, tworzyć nowe meble tak naprawdę, więc jestem ciekawy, czy na przykład mody będą wtedy potrzebne aż tak mocno, no nie wiem, jak będziemy mogli sobie stworzyć na przykład kilku elementów, jakąś szafkę czy coś, to nam daje dużo, ale to też mnie trochę zaczyna martwić, do czego przejdę pod koniec tego filmu, jak zobaczymy wszystkie zdjęcia, bo to jest martwiące trochę niestety. Kolejne zdjęcie, które się pokazało, to jak widzicie jakaś dana część miasta, w której widzimy apartamenta, ale co mnie najbardziej zachwyciło to to, że jest to miasto w stylistyce takiej, można powiedzieć europejskiej, co nie? No bo te takie y, apartamenty, można powiedzieć kamienice, no to jest coś, co my po prostu znamy i mnie to cieszy, że nie będzie to w końcu amerykański symulator, tylko tak naprawdę wydaje się, że w podstawie dostaniemy europejskie miasto. Jak wiecie, jeszcze nie jest ono skończone, bo tutaj mamy takie mm, niebieskie pole, które wskazuje nam na to, że tutaj coś może jeszcze będzie. Nie jest w ogóle powiedziane, czy będzie to świat otwarty, czy nie. Mam nadzieję ogromnie, że tak, natomiast na ten moment nikt tego nie potwierdził, więc, więc bardzo możliwe, że jeżeli nikt tego nie potwierdza, że będzie to jednak świat półotwarta, jak mamy w Simsach 4. Co jest ciekawe, mamy na ekranie, jak jeszcze widzicie, samochody tutaj, takie malutkie, co prawda, i stoją one na jakichś takich dziwnych ścieżkach, które mają... Tutaj plamboba, co może jakby znaczyć, że są one do parkowania. Więc samochody w podstawce jest to bardzo możliwe, no bo po co by były takie specjalne ścieżki tutaj pod danym blokiem? I samochody na nich stojące, bo nie widzę, na przykład tutaj samochód jedzie nie po ścieżce i tutaj też, i tutaj tak stoi, trochę na ścieżce, trochę nie, ale no, albo ten jedzie tutaj i nie ma ścieżki. Więc mi się osobiście wydaje, kochani, że samochody będą? Bardzo możliwe, bo jednak mamy tutaj, wiecie, jakieś takie miejsce do parkowania. Tak, tak mi to wygląda. I tutaj mamy kolejne zdjęcie miasta. Jak widzicie, ewidentnie wygląda to bardzo europejskie. Jakieś kamienice, w środku jakieś podwórka tych kamienic i wygląda to bardzo dobrze. Mamy też, jak widzicie, możliwości wejścia do tego budynku. I do tego budynku. Więc wygląda to zupełnie inaczej, bo jednak w Simsach cztery i w innych częściach te wszystkie budynki były od siebie oddzielone trochę, można powiedzieć, a te są tak połączone. A tak bardzo europejski film mi to daje, nie wiem dlaczego. I wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i bardzo dobrze. Więc na ten moment są rzeczy, które mi się bardzo podobają i są rzeczy, które mnie martwią. I teraz może przejdźmy do tego, co mnie martwi. Jeden z playtesterów powiedział, że ten test skupiał się głównie na nowych funkcjach budynków i mebli. Miał cztery gotowe apartamenty typu studio, w których można było grać i jeden pusty, w którym można było budować i jakby wiecie, że ściany, tak mi się wydaje, o to chodzi. Nie było w nim w ogóle żadnych Simów. Więc trochę martwi mnie to, że EA dopiero w tym momencie zatrudnia, właśnie, bo pojawiło się kilkanaście ofert pracy, właśnie jeżeli chodzi o tworzenie postaci i tak dalej. Więc na ten moment EA. Wydaje mi się, że w tym momencie właśnie dopiero będzie tworzyć simów i obawiam się trochę tego, że po prostu Simsy 5 to będą właśnie bardziej, to będzie bardziej symulator budowania i kopowania i tworzenia jakby mebli w tym przypadku, a nie symulator życia, jak było to w poprzednich częściach. Chociaż i tak można zauważyć to, że na przykład w Simsach 4 więcej osób siada teraz do budowania czy do kasa, czyli do tworzenia tak naprawdę właśnie simów lub jakichś domów, budynków, niż gra, ponieważ to takie. Ten taki fragment rozgrywki został troszeczkę, można powiedzieć, zatracony w porównaniu do tego, co było w poprzednich częściach, i wiem, że wy to też zauważacie, bo na przykład Simsy 2 czy Simsy 3 były, jeżeli chodzi o rozgrywkę, dużo bardziej pogłębione niż Simsy 4. I obawiam się, że w Simsach 5 ten trend właśnie czwórkowy, czyli robienie super trybu budowania, kupowania, super trybu tworzenia Sima, będzie po prostu, wiecie, cały czas kontynuowany i cały czas będzie zatracana ta część grywalności, o którą nam tak naprawdę najbardziej chodzi, żeby nam się dobrze w to grało, żeby tworzyło się długie rodziny, żeby każdy. I miał swój charakter, i tak dalej, i tak dalej. Czego oczywiście na ten moment brakuje, także jestem ciekawy, czy macie podobne obawy jak ja. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, kochani. Ja czekam na odzew od Was. Jeżeli ten film się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. A jeżeli lubicie mój kanał i mnie, to zostawcie suba. Ja dziękuję oczywiście wam wszystkim za oglądanie, moich kochani, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do następnego i cześć.